20 stycznia Polskę obiegła informacja, że do kościoła w Poznaniu ksiądz przyszedł do spowiedzi, a później popełnił samobójstwo w przedsionku tego kościoła. Wśród komentarzy pod artykułem pojawiło się wiele gorzkich słów, trudnych i pozbawionych jakiejkolwiek empatii. Między innymi, że jednego czarnego mniej, że pewnie coś ukrywał i czy w ogóle należy mu się pogrzeb. Bo takiż miał miejsce i było bardzo wiele osób, w tym księży, kolegów zmarłego. Ostatnio mówiłem o depresji, że ona wyniszcza, burzy i niszczy życie człowieka. Nikt z nas nie jest w stanie wejść w czyjś umysł i odkryć, co on czuje. Możemy tylko wnioskować, ale w 100% nie doświadczymy tego, co ten człowiek. Dziś próbuję zmierzyć się z kolejnym tematem, który nie jest wygodny w publicznej dyskusji. Z tematem samobójstwa. 4742 przypadki to podana przez policję liczba samobójstw w okresie od stycznia do listopada 2020 roku. Sytuacja z Poznania pokazuje, że szuka się różnych źródeł pomocy. Ale bezsilność jest większa niż nam się wydaje. Czym jest samobójstwo? Czym jest odebranie sobie życia? Ile trzeba mieć odwagi, żeby odebrać sobie życie? I czy jest to świadomy czyn? Z tymi pytaniami postaramy się zmierzyć. A może samobójstwo jest konsekwencją nieprzewidzianego rozwoju akcji? Na przykład jak miało to miejsce we Włoszech, gdzie 10-letnia dziewczynka pod wpływem TikToka i Blackout Challenge, który namawiał do nagrania podduszania się aż do utraty przytomności, osiągnęła cel, bo straciła przytomność. A poszła nawet krok dalej, bo także straciła życie. Leżącą na podłodze odnalazła ją młodsza siostra. W tym przypadku człowiek pozbawiający się życia nawet nie myśli, z jakim ciężarem zostawi swoich bliskich. Skupmy się jednak na wątku teologicznym. Czy człowiek odbierający sobie życie może być zbawiony? Samobójstwo oznacza celowe samounicestwienie się osoby. I nawet jeśli w 2011 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał samobójstwo za prawo człowieka, to Kościół katolicki dostrzega w nim zasadniczą sprzeczność z przykazaniami Boga, który jest Panem nad życiem i śmiercią. Starotestamentalny obraz krwi pokazuje, że jest ona symbolem świętości i nienaruszalności. Przelanie swojej czy cudzej krwi narusza Bożą własność. Kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana jego krew, bo na swój obraz Bóg stworzył człowieka, czytamy w Księdze Rodzaju. Wśród przykazań pod 5 numerem czytamy: nie będziesz zabijał. Ważną listę, to jest zakazane są zabójstwo i współudział w morderstwie, zakazane jest zabijanie w czasie wojny, zakazane jest zabijanie życia poczętego, zakazane jest samobójstwo, samookaleczenie lub autodestrukcja, zakazana jest eutanazja, czyli zabijanie ludzi kalekich, chorych i umierających, znajdziemy w Jukacie pod punktem 379. Pewne wydarzenie rozegrało się za czasów rewolucji francuskiej. Żona człowieka, który skoczył z mostu, a jak podkreśliła, nie chodził do kościoła, powiedziała do księdza proboszcza, że jej mąż zabił się nie tylko ciało, ale i duszę. Tym samym dała do zrozumienia, że się potępił definitywnie. Natomiast ksiądz, święty Jan Maria Wianney, powiedział tak: między rzeką a mostem jest niewielka odległość, ale to właśnie ona nie pozwala go pani osądzić. Między mostem a rzeką miał jeszcze dość czasu, żeby prosić Boga o miłosierdzie. Czy przed śmiercią czas płynie inaczej i człowiek wtedy myśli o tym, że jednak żałuje? Lubimy być sędziami, lubimy wydawać wyroki, lubimy wszystko wiedzieć i decydować o innych i przekreślać ludzi także lubimy. I tak prawdę mówiąc, to tej zasady potępienia trzymano się przez wiele wieków, aż od 561 roku. Samobójca po śmierci był jeszcze karany i napiętnowany przez to, że pogrzeb odbywał się bez udziału księdza, że był on pochowany gdzieś poza murami cmentarza na niepoświęconej ziemi. Wstyd dosięgał rodzinę samobójcy, bo społeczność wytykała ich palcami. Kiedy szykowałem się do tematu, to nawet nie wiedziałem, że dopiero w latach 60. XX wieku w Wielkiej Brytanii próba samobójcza przestała być karana więzieniem czy innymi wyrokami. W średniowieczu natomiast kogoś, kto próbował targnąć się na swoje życie, nie tylko napiętnowano, ale nawet pozbawiano go całego majątku. Dopiero reforma kodeksu prawa kanonicznego za czasów Jana Pawła II zmieniła podejście do tego tematu.
Wraz z rozwojem psychologii i szukaniem przyczyn, dlaczego ludzie targają się na swoje życie, zmienił się także sposób duszpasterskiej troski o losy zmarłych. Dziś nie odmawia się pochówku. A co więcej, wychodzi się naprzeciw bliskich, którzy w dramatyczny sposób stracili członka rodziny czy przyjaciela, którzy zostali z tysiącami pytań bez odpowiedzi. Choć słowa pocieszenia ludzkiego życia nie przywrócą, to świadomość, że ma się gdzie zwrócić o pomoc, bardzo wiele zmienia. Papież Franciszek na temat samobójstw powiedział: w tej chwili potrzebne są dwie rzeczy: miłosierdzie i jeszcze większe miłosierdzie. Warto zwrócić także uwagę na inną rzecz. Człowiek odpowiedzialny jest za to wszystko, co robi świadomie i dobrowolnie. Nikt nie może być pociągnięty do pełnej odpowiedzialności za to, co zrobił pod przymusem, ze strachu, niewiedzy, pod wpływem narkotyków lub siłą złych przyzwyczajeń. Czytamy w Jukacie. Można więc powiedzieć, że samobójstwo, choć nazwa wskazuje, że to własne zabójstwo popełnione samodzielnie, wcale nie jest dobrowolne. To jest choroba, która prowadzi do śmierci. Samobójstwo to śmiertelny koniec depresji. Ta choroba nie jest niczyją winą, stwierdzają psychologowie. W dalszym jednak ciągu mamy owo piąte przykazanie z dekalogu: nie zabijaj. To przykazanie jest dziś niewygodne, chociażby dlatego, że więcej państw dopuszcza eutanazję. Katechizm Kościoła katolickiego poniekąd w punkcie dotyczącym eutanazji podaje: dobrowolne współdziałanie w samobójstwie jest sprzeczne z prawem moralnym. Daje się słyszeć, że człowiek nie powinien być niczym skrępowany, że samobójstwo to najwyższy wymiar ludzkiej wolności. Jeśli mam ochotę, mogę sam ugasić płomień swojego życia. Czy to nie jest aby jednak przesada? Czy jest to prawdziwa wolność? Nie jest to wolność, kiedy alkoholik zabija się na raty, bo alkoholizm to choroba. Nie jest wolnością, kiedy młoda osoba tnie się, szpeci, zadaje rany. Większość pyta, jak do tego doszło, co można zrobić, aby jej pomóc wyjść z tego wyobcowania, jak ją ustrzec przed nią samą, bo jest to raczej szukanie życia poprzez niszczenie swojego życia. Powodów może być mnóstwo. Nieradzenie sobie z presją, wymaganiami, zła samoocena, nie taki wygląd, nie taka waga, niepowodzenie, rozstanie, problemy finansowe, mobbing, czy też te większego kalibru, jakimi są chociażby przemoc psychiczna w domu, przemoc fizyczna, aż po przemoc seksualną. Z każdego położenia jest jednak kilka wyjść. Odbieranie sobie życia wcale nie musi być jedynym rozwiązaniem, choć w danej chwili nie widzi się zupełnie innego. Człowiek nie jest stworzony jako samodzielny byt, jako jednostka. Jesteśmy stadni. Tylko samotność, w którą uciekamy, przeszkadza nam to dostrzec, bo wydaje nam się, że tak będzie lepiej i będzie spokój. Ale wtedy okazuje się, że nie potrafimy wytrzymać także sami ze sobą. Każdy z nas w głębi duszy tęskni za szczęściem i życiem. Nie stawiamy na pierwszym miejscu chęci bycia nieszczęśliwym. A bynajmniej takie pragnienie nie jest normalne. To już sięga masochizmu, czyli zamiłowania w zadawaniu sobie bólu. My radykalnie poszukujemy szczęścia. To ono nas motywuje, ale Bóg jest jeszcze bardziej radykalny. Święta Teresa z Awila mówiła, że Bóg kocha nas znacznie bardziej niż my samych siebie. To on przez proroka Izajasza mówi do nas: jesteś dla mnie cenny. Otoczyłem cię chwałą i obdarzyłem miłością, dlatego ziemię zamienię na ciebie i ludy oddam za twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Dar życia można porównać do takiego obrazu. Bóg nie daje nam życia jak ktoś, kto pożycza nam nowiuszkie Ferrari, wiedząc, że nie mamy wprawy w kierowaniu samochodem. A po przejazdce sprawdza z lupą, czy nie ma na aucie żadnych zadrapań. Bóg naprawdę daje nam Ferrari z pełnym zaufaniem i bez patrzenia na to, co się z nim stanie. Możemy z nim zrobić, co się nam podoba. Czy ktoś chciałby zrujnować ten dar, który jest wyrazem najwyższej miłości? Bo życie ludzkie można zniszczyć. Można je komuś zabrać, można się samemu jego pozbawić. Tylko pewność, że ktoś nas kocha, że jesteśmy ważni i że jesteśmy potrzebni w życiu innych ludzi, pozwala nam bronić się przed autodestrukcją. Nie bójmy się wyrażać swoich uczuć, swojego zadowolenia i niezadowolenia. Nie bójmy się przyjmować uwag mających nam pomóc. Nie bądźmy fałszywie skromni, gdy coś dobrze zrobimy. Przede wszystkim nie bądźmy samowystarczalni.
że ze wszystkim sobie sami poradzimy. Człowiek obok nas może nas ustrzec przed upadkiem. Nie musimy wszystkich lubić i ze wszystkimi rozmawiać. Wystarczy kilka osób, a nawet jedna, dla której będziemy najważniejsi.